kto będzie najważniejszą postacią tej serii? O, będzie tu kilka takich postaci. Na pewno nie mogę powiedzieć, że Marek nie, bo Marek jest jak najbardziej jedna z takich najbardziej stonowanych postaci. Ja powiem szczerze, że nawet wchodząc do tego tutaj biura, te kolory takie stonowane tych ścian nawet, więc... Kolor garnitura jakby wskazuje na to, że ja się wtapiam po prostu w te ściany i tylko moją twarz gdzieś tam widać. Spokojnie, tak nie będzie wyglądało całe biuro. Zdecydowanie jest tu kilka takich postaci plus kilka nowych postaci, ale też za dużo nie chcę mówić. Na pewno możecie liczyć na Wiolkę i na pewno też pojawi się tutaj nasz księgowy, którego bardzo dobrze pamiętacie, Adam, Łukasz Simlat. No i będzie ktoś jeszcze i jeszcze ktoś jeszcze, więc tutaj będzie sporo nowych wątków, Jest jeden taki bardzo charakterystyczny bohater i najlepsze w tym wszystkim jest to, że on chyba tutaj zabił nas wszystkich i podbił serca każdego. Nie ma osoby, której by ta osoba nie ujęła. Ktoś młody, mały. Czy to jest taki mały dziecko. Człowiek? Czy to jest dziecko? Nie wiem, sami będziecie mogli to ocenić. To ciężko powiedzieć, bo on każdego dnia jest zupełnie inny. Ale to jest taki człowiek. On w ogóle nie był pisany na śmiesznie, a to jest chyba jedna z najśmieszniejszych postaci w serialu. Ale nawet nie będę ciebie naprowadzał, kto to jest. Dobra, nie próbuję, chcę mieć niespodziankę. Daj czasu, bo myślę, że on tutaj zaskoczy nas wszystkich i skoczycie jeszcze na plan nieraz, żeby z nim przeprowadzić wywiad. To w takim razie ostatnie pytanie. Plotki się pojawiły, że jedna z waszych koleżanek tutaj serialowych była na innym planie, gdzie faktycznie mógł się pojawić wirus. Miałeś kontakt już z Małgosią? Wiesz co, nie miałem kontaktu z Małgosią, wymieniliśmy się tylko kilkoma SMS-ami i Małgośka ściskam, pozdrawiam, całuję i mam nadzieję, że za chwilkę się zobaczymy. Czyli wszystko u niej okej, w porządku. Myślę, że u Małgośki jest super.